Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Po wczorajszym umocnieniu dziś od rana dolar amerykański lekko traci wobec wspólnej waluty. Kurs EUR/USD obecnie znajduje się na poziomie 1,3565. Od rana natomiast lekko zyskuje polski złoty, kurs EUR/PLN zniżkuje poniżej 4,18, a USD/PLN zbliża się do 3,08. Dziś z danych makroekonomicznych o godzinie 11 poznamy indeks nastrojów wśród niemieckich ekspertów z branży finansowej, czyli indeks Instytutu ZEW. Natomiast o godzinie 14.30 pierwszy z serii regionalnych indeksów koniunktury w Stanach Zjednoczonych za październik, czyli New York Empire State. Wcześniej, bo o godzinie 14, Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o inflacji za wrzesień. Nasza prognoza dynamiki inflacji kształtuje się o 0,1 punkta procentowego powyżej konsensusu rynkowego i zakłada przyspieszenie dynamiki wzrostu cen do 1,2% w ujęciu rocznym. Uważamy jednak, że dane te nie będą miały wpływu na przebieg notowań par złotowych. Cały czas bowiem uwaga uczestników rynku skupiona jest na doniesienia z amerykańskiej sceny politycznej. Jak donosi agencja Bloomberga, najpóźniej jutro przegłosowana zostanie ustawa podnosząca limit zadłużenia do lutego przyszłego roku oraz zapewniająca finansowanie amerykańskiego rządu przynajmniej do połowy stycznia przyszłego roku. Tym samym jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie zostanie przywrócona pełnia pracy amerykańskiego rządu. Uważamy, że taki scenariusz powinien przełożyć się na umocnienie amerykańskiego dolara. Niemniej jednak cały czas bardzo dużą niepewność wprowadza fakt, że zbliża się seria publikacji zaległych danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej amerykańskie władze podały bowiem, że po uruchomieniu pełni pracy rządu będą potrzebowały około 3 dni na zebranie i opublikowanie zaległych danych. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.